Po raz kolejny
kolejny w naszym życiu. Droga krzyżowa. Ta niezwykła droga, która wiedzie nas właśnie do czego? Wiedzie nas do zmartwychwstania. Przez ból, cierpienie i mękę. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Prawda. Jezus zawleczony przez sąd żydowski i rzymski został osądzony według ludzkich standardów i to pozbawionych nie tylko miłosierdzia, ale i prawdy. Jedynie Piłat pyta go o nią, ale nie rozumie udzielonej odpowiedzi. Dzisiaj prawda też nie zawsze jest wyznacznikiem naszych myśli i opinii. Wyrażamy je często nie wprost, ale na przykład przez różnorakie fora czy komentarze w internecie. Ile razy zastanawiam się przy tym, czy nasz osąd nie jest sprawiedliwy, czy nie krzywdzi innych, czy zbyt pochopnie nie wyrzucamy z siebie ostrych słów, czy nie skazujemy kogoś na cierpienie niesłusznym zdaniem. Słowo Boże podpowiada nam drogę postępowania. Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Daj nam, Panie, serce czyste i prawe, które uszanuje każdego człowieka. Obarczony krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wartości. Jezus wziął krzyż niewinnie tylko i wyłącznie po to, byśmy sami nie musieli umierać za nasze grzechy. Wcześniej ubiczowany, ukoronowany cierniową koroną, wyrzucony, przyjął Ciebie w imię wartości, którą przedgłosił. Prawdę o miłości. Boga do każdego człowieka. Dzisiaj też wielu niewinnie cierpi na imienia Jezusa, czasem nawet nie wymawiając go głośno, tylko po prostu żyjąc na Jego wzór. Jedni giną śmiercią męczeńską, ci bracia i siostry w świecie. Inni są wyśmiewani, także w naszych środowiskach w szkole, w miejscu, w pracy. Są odrzuceni, bo nie boją się żyć ideałami. Czy my wyznajemy, o którym mówi nasz Zbawiciel, miłość, prawdę, wolność, szacunek dla każdego, czy tak jak Jezus potrafimy do końca wytrwać i brać nasze słuszne przekonań i racji, nasze wartości, choćby okazało się to i tak ciężkie do uniesienia jak krzyż Jezusa? Przecież On sam powiedział, gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. Daj nam, Panie, serce czyste i mężne, które będzie broniło wartości. Który za nas cierpię? Trzecia. Jezus upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Droga, którą szedł Chrystus na Golgotę, nie była długa, ale bardzo wyczerpująca. Krzyż, który niósł. Krzyż naszych grzechów był tak ciężki, że nawet Król Wszechświata się pod nim załamał. Chociaż sam zawsze chodził drogą Bożego prawa. Ile razy nam zdarza się zbłądzić? Ile razy nasze pojedyncze grzechy przygniatają nas do ziemi? Bóg prosił, nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską. Czy potrafimy się wzmacniać łaską, którą dają nam sakramenty, szczególnie spowiedź? Czy czerpiemy ze źródła sakramentów, które wypłynęły z Chrystusowego krzyża? Daj nam, Panie, serce czyste i otwarte na Ciebie, które będzie potrafiło przyjąć Twoją zbawczą łaskę. Który za nas cierpia?
Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rodzina. Na swojej drodze Chrystus spotkał matkę. Nasz Bóg dorastał w zwyczajnej rodzinie, dlatego mógł w ostatnich chwilach swojego ziemskiego życia spojrzeć w twarz tej, która go wychowała z miłością. My także dorastamy w rodzinach, chociaż nasze rodzinne relacje mają czasem wiele wspólnego właśnie z drogą krzyżową. Nie zapominajmy jednak, że każdy z nas należy też do innej rodziny. Do takiej, której ojcem jest Bóg. A na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha, Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. Czy potrafimy otoczyć szacunkiem członków naszej rodziny, też najbliższej, ale też rodziny, jaką jest ojczyzna czy kościół? Czy umiemy się na to zdobyć, mimo że ludzie często nas ranią? Czy sami tworzymy rodzinę pełną szacunku i miłości, taką, do której zapraszamy Jezusa i Maryję? Daj nam, Panie, serce czyste i kochające, które będzie potrafiło tworzyć szanującą się rodzinę. Które za nas piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Braterstwo, ciężar krzyża nawet dla Zbawiciela był zbyt duży, aby Jezus mógł go ponieść od początku do końca sam. Dzielił go z Szymonem, którego straż przymusiła do pomocy skazańcowi. My często też czujemy się przymuszeni do pomocy tym, którzy nie domagają, pozostają w tyle. Ale jeśli chcemy naśladować Chrystusa w Jego drodze, musimy przyjąć również te słowa. Duch posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, abym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Czy widzimy ludzi cierpiących fizycznie i moralnie wokół nas? Czy potrafią być solidarni i dzielić z kimś Jego krzyż? Daj nam, Panie, serce czyste i prawe, które uszanuje każdego człowieka. Który za nas szósta, święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Świadectwo. Święta Weronika miała odwagę wyjść z tłumu i ulżyć w cierpieniu skatowanemu człowiekowi. Otarła z jego twarzy krew, pot i brud. Nagrodą za odwagę był wizerunek Zbawcy odbity nie tylko na jej chuście, ale zapewne i w jej duszy. Ona była jedną z tych osób, które mogły powiedzieć: o Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Na ile w naszych duszach jest odbity wizerunek Chrystusa? Czy potrafimy nieść ludziom, szczególnie cierpiącym, świadectwo o Bogu, który mieszka w naszych sercach? Daj nam, Panie, serce czyste i promieniujące Bogiem, które będzie świadectwem dla dzisiejszego świata. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus pada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wytrwałość. Jezus upadł pod krzyżem powtórnie. Zmęczenie i wizja
dalszej męki sprawiły, że zabrakło mu sił. To często i nas spotyka, zwłaszcza gdy przeciąga nas ciężar grzechów, cierpienie, poniesione porażki. Może czasami mamy ochotę powtórzyć za psalmistą. Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i na znak niewinności obmywałem ręce? Chrystus swoim zachowaniem odpowiada. Nie na próżno dbamy o serce. Nie jest ważne, ile razy upadamy, a ile razy, tak jak Chrystus, powstajemy z upadku. Czy jesteśmy na tyle wytrwali, by walczyć ze swoimi słabościami? Czy potrafimy zmierzyć się z własnym cierpieniem? Daj nam, Panie, serce czyste i wytrwałe, które będzie zdolne walczyć z grzechem. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus upomina płaczące niewiasty. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cierpienie. Wśród tłumów gapiów obserwujących mękę Jezusa znalazły się również płaczące kobiety. Te, które dostrzegły w leczonym więźniu cierpiącego człowieka, a nie tylko widowisko. Chrystus prosił, by płakały nie nad Nim, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi. Dzięki czystym sercom dostrzegamy prawdę, że osoby potrzebujące, ubogie i zranione są znakami Boga w świecie, bo dostrzegając ich nędzę i starając się im pomóc, możemy udowodnić, że człowieczeństwo w nas nie umarło. Dzięki temu będziemy, jak mówił apostoł, listem Chrystusowym, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Płaczące niewiasty zobaczyły w Bogu człowieka, ale czy my potrafimy zobaczyć w cierpiącym człowieku Boga? Daj nam, Panie, serce czyste i czujne, które będzie gotowe do niesienia pomocy cierpiącym. Który za nas cierpiał, dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zaufanie. Niemal u kresu swojej zbawczej wędrówki umęczony Chrystus upada po raz trzeci. Czy Bóg Ojciec nie mógł w swoim zbawczym planie zaradzić przynajmniej temu, podtrzymać swojego Syna, nie pozwalać na to dodatkowe cierpienie? Czy i w naszym życiu Bóg nie mógł zaradzić wielu błędom, ciągle powtarzającym się grzechom, tym samym bolesnym i ciągle na nowo powtarzanym zdarzeniom? Tego nie wiemy, ale możemy ufać, że Bóg ma dla każdego z nas jakiś plan, chociaż być może teraz niejasny i niezrozumiały. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Po drugiej stronie życia zapewne dowiemy się, czemu upadki miały służyć. Czy teraz jednak potrafimy Bogu zaufać? Daj nam, Panie, serce czyste i ufne, które nie pozwoli nam zwątpić w Ciebie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Jezus odarty z szat. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Czystość. Przed przybiciem do krzyża Chrystusa upokorzono po raz kolejny. Jego zbolałe ciało pozbawione ochrony, jaką dawało.
szaty, zdarto i znów wystawiono. Zbawcy na publiczne pośmiewisko. Dzisiaj ciała pozbawiamy się osłony, nie tylko tej, jaką dają ubrania, ale przede wszystkim tej, która jest podekscytowana poczuciem wstydu. Publiczna szarga nie tylko duszę, ale i godność człowieka, coraz rzadziej słychać wołanie: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Wartość, jaką jest czystość, jest wyśmiewana i wyszydzana. Czy i my nie uczestniczymy w tym procederze? Czy szanujemy siebie, swoje ciało i ciała innych ludzi? Czy publicznie nie odzieramy innych z poczucia przyzwoitości i godności? I przede wszystkim, czy modlimy się i walczymy o czystość? Daj nam, Panie, serce czyste i odważne, aby broniło godność osoby ludzkiej. Który za nas cierpiał na tym, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do drzewa krzyża. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość. Jezus przybity do krzyża nie mógł już wykonać żadnego ruchu. Tam na Golgocie dopełnił swojego zbawczego czynu. Oprawcy wybrali takie narzędzie kary, że Chrystus, uwierając, miał rozwarte ramiona, tak jakby chciał przygarnąć do siebie każdego człowieka. Podobnym gestem wyrażamy miłość do drugiej osoby, a miłość ta czasem wymagana poniesienia ofiary, tak jakby uczynił to Jezus. Z tego gestu Boga, z gestu rozwartych ramion, wypływa nauka dla ludzi, żeby każdy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej po to, aby żył. Czy i my potrafimy kochać Boga i człowieka czystym sercem aż po krzyż? Czy potrafimy czasem wyrzec się z siebie swoich ambicji w drugiej osoby? Daj nam, Panie, serce czyste i kochające, które będzie potrafiło ponieść ofiarę z siebie. Który za nas Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wolność. Jezus, choć otoczony ludźmi, umierał na krzyżu samotnie. Śmierć jest momentem, który każdy z nas musi przejść sam. W takiej chwili człowiek może powtórzyć za psalmistą: serce się we mnie trzepoce, moc mnie opuszcza, zawodzi nawet światło moich oczu. Jezusowi jednak nikt życia nie zabrał. On sam oddał je swojemu Ojcu w całkowitej wolności. Ile w naszym życiu jest sytuacji, gdy kluczowo trzymamy się rzeczy i osób, które nas nie wolą i wiążą, a tylko osoby podobne do Boga, tak jak On wolne, mogą Go zobaczyć już tu, w tym świecie. Czy potrafimy oddać swoją wolę Ojcu? Czy potrafimy umrzeć za życia dla grzechu i uzależnień? Czy jesteśmy naprawdę wolni? Daj nam, Panie, serce czyste i wolne, żebyśmy mogli Ciebie oglądać. Który za nas cierpiał? Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Uczucia. Po cierpieniu, jakie wywołało towarzyszenie Chrystusowi w Jego drodze i po szoku, jakim była Jego śmierć, na uczniów Pana musiał spaść ogromny smutek i żal, a pewnie też wyrzut kierowany do Boga za to, co się stało. Zdjęte z krzyża ciało, złożone w ramiona Matki,
musiało wywołać ogromne przygnębienie i być może niedowierzanie, że wszystko, co się wydarzyło, to prawda. Droga naszego życia nieraz jest naznaczona podobnymi odczuciami, z którymi ciężko sobie radzić. Przychodzi pokusa zwątpienia i odwrócenia się od wskazanej przez Jezusa ścieżki. Szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że Bóg rzeczywiście umarł, odwrócił się, zostawił nas w samotności. Jednak Pan woła: nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa. Nie odwracajcie się ode mnie, choćby wasze emocje w tej chwili mówiły co innego. Czy i nam uczucia nie przesłaniają rzeczywistości takiej, jaką ona jest? Czy nie kierujemy się nimi częściej niż tym, co dyktuje nam rozum i wiara? Czy potrafimy mądrze przeżywać emocje? Daj nam, Panie, serce czyste i rozsądne, które nie będzie pochopne. Który za nas cierpiał, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dla uczniów Jezusa moment złożenia do grobu Jego umęczonego ciała musiał być ogromnym ciosem. Zawiedzone nadzieje, brak nauczyciela i dalszych perspektyw zapewne sprawił, że ich droga krzyżowa paradoksalnie wydawała się dopiero rozpoczynać. Jednak Chrystus nie zostawił ich samych sobie. Zostawił swoje słowo. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozratuje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdała odebrać. I w naszym życiu pojawia się wiele zmartwień. Tych mniejszych i tych, które wydają się być końcem świata. Czy mamy w takich chwilach mamy wciąż nadzieję? Czy wierzymy w prawdomówność Boga, który złożył każdemu z nas obietnicę? Czy wierzymy, jak uczniowie, że kiedyś Go zobaczymy? Daj nam, Panie, serce czyste i mądre, które będzie miało nadzieję. Który wstałeś i chwała Twojego zmartwychwstania trwać będzie na wieki wieków. Dziękuję Ci za cud mojego duchowego zmartwychwstania w chrzcie, pokucie, w każdym zwycięstwie nad sobą, stawaniu się nowym człowiekiem. Dziękujemy młodzieży, która przygotowała te rozważania, która chce łączać się tą wspólnotę naszej parafii, za wasz entuzjazm, za to, że trwacie przy Chrystusie. I wam, bracia i siostry, że tutaj pielgrzymujecie, że chcecie razem z nami być, przeżywać te chwile wielkiej i małe, aby dobrze przygotować się na te święta wielkanocne. Modlimy się jeszcze w intencji papieża, które nosi w swoim sercu
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przychód. Racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synom swojemu nas polecaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn Duch Święty.